pytań zmieniająca uchwałę nr 39 łamane przez inicjatywę 12 Rady Miasta Krakowa z 7 marca 2012 w sprawie rozjazdu na świecie, który przypadkowo lokalny mieszkany Europy sytuowanego w budynku teatralnym przy Krakowie zajęty pana Janusza Rydryka. Zastosowanie przeciwników numery modyfikacji oraz zmiany uchwały nr 24 łamane przez 308 Miasta Krakowa z miasta na tego życia na 2011 w sprawie rozjazdu na świecie, który jest sytuowany lokalny mieszkany nr 4 usytuowanego w budynku przy Krakowie 22 w Krakowie na rzecz majątku państwa Stanisława i Jana Pojałowski. Zastosowanie przeciwników modyfikacji no i prezydenta miasta Krakowa do numer 383 prezentuje pani dyrektor Witkowicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały dotyczy po prostu uchylenia jednego punktu uchwały, na podstawie której to uchwały Państwo przyznaliście możliwość nabycia na rzecz najemcy, znaczy wykupu lokalu z 70% bonifikatą. Po wszczęciu ponownie postępowania przez tego Pana okazało się, że Pan nie musiał skorzystać z tego uprawnienia, które Państwo mu daliście, gdyż wstąpił w stosunek najmu po zmarłym rodziców, w związku z tym będzie mu przysługiwało prawo kupienia lokalu na zasadach ogólnych, stąd uchwała stała się bezprzedmiotowa i prośba o jej uchylenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej kwestii jest pozytywna opinia jednomyślna Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są stanowiska innych komisji, stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa określa termin powiedzenia poprawek na dzień 3 kwietnia 2013 godzina 15 i ostateczny termin poprawek na dzień 5 kwietnia 2013 godzina 15.